Siemka, witam w kolejnym odcinku z przeglądów inwestycji oraz ekwipunków widzów. No i tak, dzisiaj będzie trochę tańszych ekwipunków. Zobaczymy, w co widzowie mają zainwestowane te małe kwoty. No i powiem Wam, czy moim zdaniem to oddaje te ich inwestycje. Jeszcze zapraszam Was na stronę SkinsMonkey. Tutaj możecie wymieniać swoje skiny, na przykład kilka słabszych na jednego wypasionego. Strona nie wlicza też cen naklejek do wartości skina, więc na przykład ta wubka bez niczego jest warta tyle samo, co z naklejkami. No i można szukać jakichś fajnych krawcików, tutaj na przykład jakaś wubka Containment Breach, Imperial Sport Plus czy Razen Tropic, jakieś Vitality. Można szukać, niekiedy bardzo fajne okazje można wyrwać. Kod Traficos zapewnia Wam plus 35% do wpłaty i jeszcze darmowe 5 dolarków przy pierwszej wymianie. No i lecimy z pierwszym ekwipunkiem. Mamy tutaj jakieś oczywiście skinki do pogrania. No i tak, skrzynia załamania, skrzynia ukąszenia węża, RMR-ki, jakiś tutaj pojedynczy pojemnik z Antwerpu. Zobaczmy, co tam jest dalej. Eternal Fire, Imperial Esports, 9Z, Sharksy, Outsidersi. Myślę, że te naklejki fajnie wybrane, jeszcze Cloud9. Więc te papiery powiedziałbym, że bardzo przyjemnie. Chcemy tu Copenhagen Flames, Team Liquidziki, ok, z Antwerpu. I tutaj już Graffiti. No wiadomo, nie ma tego nie wiadomo jak dużo, budżet też jest skromny. Ale myślę, że skrzynki bardzo fajnie wybrane, te papiery też bardzo przyjemnie. Tutaj ten RMR to jest duży zapytajnik, jak to się tam zachowa. Natomiast no jest opcja, że na Source 2 to skoczą te rzeczy. I myślę, że spoko wybrane tutaj Fnatic Guts, Astralis na propsie. Lecimy dalej. I tak, na starcie oczywiście skrzynuchy. Pewnie tutaj jakaś wydropiona snów i koszmarów. Natomiast mamy głównie załamania i ukąszenia węża. I też jakieś tam pojedyncze. Tutaj skinki, korteksik, więc bardzo fajny skinek. Taki z niższej półki, a wygląda naprawdę przekozacko. A, dobra, i tu mamy już po prostu papiery RMR-owe. Kurczę, których nie jestem fanem, bo no jakby, jak jeszcze wiadomo holo, to jako tako fajnie wygląda na tym Source 2, no to te papiery, no, wiadomo, że no to nie jest nie wiadomo co. No ale cóż, no są tanie, więc tam wiecie, trochę wzrośnie, to już jest zysk, więc spoczko. Lecimy dalej, na starcie witają nas całkiem drogie skinki. Dobra, no i mamy tak, skrzynuchy, załamania, mamy Cloud9 i Eternal Fire. To w sumie tyle. Być może to jest jeszcze w kontenerku, jednak nie. Dobra, więc tak, papiery, myślę, że topka, bardzo przyjemne. Zwłaszcza to Cloud9, myślę, że to naprawdę będzie dużo warte. Znaczy, no to dużo. To myślę, że to naprawdę skoczy po promocji. Więc imo jeden z fajniejszych papierów do kupowania z Antwerpu. No i skrzynie załamania, też skrzynki pewne, jak wylecą, to pikną znacząco. Więc przyjemnie. Lecimy dalej, tu już trochę drożej. Mamy Mouse Holo z Rio, mamy Outsidersików, mamy kapsułki Pretendenta, ok, jakiś Face Clan w holo pojedynczy, chodź, mamy Imperial Esport w Glitterze, ok, kolejne kapsułki Eternal Fire Glitter, Force i HC, więc takie drużynki niezbyt popularne i przychodzące pierwsze na myśl pod inwestycje, więcej kapsuł z Antwerpu, Outsidersi, o, kapsuły z Rio, Mouse Glitter z Rio. Więc fajnie, że masz trochę z Rio i fajnie wybrane masz te z Rio, czyli Mausy, czyli Sprouty, więc to jest dość przyjemne. Teraz jakoś podsumowując to, masz to fajnie rozdzielone w sumie. Wydaje mi się, że też no, duży plus właśnie za ten Rio, który jakby przez wielu jest uważany za to, że już nie ma tam sensu w ogóle coś robić. Ty jednak zaryzykowałeś, ale zaryzykowałeś dość mądrze, bo myślę, że Maus to spoko sprawa, Sprout zresztą też, więc fajne te naklejki. No i tak, rozdzielone na te eventy troszkę i masz jakieś kapsułki też, więc to w miarę stabilnie, masz jakieś papiery, glittery, holo i myślę, że to jest spoko wybrane. Lecimy dalej, tutaj już drożej, witają nas naprawdę przefajne naklejki, kurczę, fajnie to wygląda, nie? Takie holo. Mamy Cloud9, mamy Monessi, Imperial po ciężkich walkach, Movistar, Copenhagen, Entropic, Eternal, Furia, Fallen, Tailu, Virtus. Fajne naklejki, tutaj pojedynczo, dość kupowane, gdzie niegdzie tylko wyjątki. O, siuchy w ogóle, tutaj dość riski, bo no, jak tutaj, to niby pewnie dało się jakoś short-termować, jak były te wieści, że do G2, że do G2 przejdzie. No, natomiast to myślę, że na promce będzie fajnie kupić, jak to sobie spadnie. Cloud9 z Rio, o, to też jest taka naklejka, że w miarę spoko, jeszcze z Rio kupować i myślę, że to jest dość pewne. Znaczy, no, najpewniejsze, o, w ten sposób. Jeśli ten miałby być wzrosty, to raczej na tych naklejkach zwłaszcza. Dobra, mamy skrzynki, chromy, operacji, jakieś tam kandydata też, naklejeczki.
No, dalej mamy skrzynię rewolweru, więc jak wiecie, albo nie jestem fanem ich, spoczko sprawa. Klacze, danger zone, dużo załamania, kapsułki i jeszcze na koniec RMR-ki i też Rio. Czyli na koniec do Śliski. Dobra, i tutaj widzę, że w glitter poszedłeś. Tak jest. No myślę, że ten glitter też to jest spoko sprawa z Rio, bo te ceny są tak tanie, że tutaj może się coś zadziać na tym, nie? Więc też myślę, że jest tu pole do popisu. Fajnie, bardzo mi się podobają, zwłaszcza te tutaj naklejeczki. Wygląda to bardzo przyjemnie. No i życzymy wzrostów. No i ekwipunek typu ostatni. Mamy nóż Falcon, marmurkowy gradient, mamy skrzynuchy, tam chromy, rewolweru, klaszywa tutaj, prizmy, dość ich dużo, danger zone, no i skrzynia załamania tutaj. Dalej tak, znowu Rio. Cloudline w glitterku. Myślę, że ono nawet spoko wygląda. No, myślę, że tu też jest fajny potencjał nawet. Dobra, dalej mamy kapsuły, Antwerpik, kapsuły Rio, mamy mouse w glitterku, ok, RMR-ki jakieś, tutaj mouziki, 9Z i RMR-y, tak? Jeszcze tutaj Paryż jakiś pewnie wydropiony. Dobra, cóż powiem, na pewno jest kilka rzeczy stabilnych jak skrzynki, jak te kapsuły, no i dość ryzykowany w Rio, pokupowane z niego trochę rzeczy. I no cóż, mam nadzieję, że to ci odda, tak też no, z biegiem czasu to nawet Rio będzie sobie rosło, zobaczymy natomiast jak szybko. Natomiast myślę, że Mouse, potem Cloudline to takie dwie top drużynki, w które można właśnie z tego Rio iść i sobie je zgarnąć. I sam w sumie nie wiem, czy coś nie przyknurzę, nie? Bo nawet za jakąś małą kwotę, no bo te ceny są tak małe, że w sumie kusi. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki, że podsyłaliście ekwipunki. Zachęcam do robienia tego dalej na Discordzie. No i widzimy się w kolejnych produkcjach. Cześć, cześć!